specjalnie z okazji Święta Wszystkich Świętych, Święta Zmarłych, Dnia Zadusznego, postanowiliśmy dla Państwa przygotować materiał poświęcony historii golubsko-dobrzyńskich nekropolii. Pierwsze cmentarze zarówno w Golubiu, jak i w Dobrzyniu powstawały zawsze przy kościele. Wokół kościoła, na terenie przykościelnym chowano pierwszych zmarłych zarówno z golubskiej, jak i z dobrzyńskiej parafii. Cmentarz w Golubiu przykościelnym jest cmentarzem najstarszym. Obecnie nie ma po nim żadnego śladu. Powstał w okresie średniowiecza. Wraz z rozwojem parafii, zwiększeniem liczby ludności w danej parafii, pojawił się problem powstania kolejnego cmentarza. Na przełomie wieku XVIII i XIX powstał cmentarz w Golubiu na tak zwanych Błoniach. Właśnie tutaj się teraz znajdujemy. Czyli jest to cmentarz właśnie nad Drwęcą. W tym samym czasie, gdy powstawał cmentarz katolicki, powstawały również cmentarze dla mieszkańców wyznania ewangelickiego oraz wyznania mojżeszowego, ale o tym właśnie powiemy za chwilę. Znajdujemy się na cmentarzu w Golubiu przy pomniku, który upamiętnia mieszkańców Golubia oraz podzamku golubskiego. Mieszkańców, którzy zginęli w czasie II wojny światowej 31 stycznia 1945 roku. Grupa mieszkańców tego dnia została zmuszona do odśnieżania drogi w kierunku Kowalewa. Rosyjscy żołnierze, którzy wówczas już przebywali w Golubiu, zmusili grupę mieszkańców Golubia i podzamku do odśnieżenia tej drogi. W czasie prac nadleciał niemiecki samolot, który ostrzelał pracujących Polaków. Kilkanaście osób zginęło i zostali ci mieszkańcy właśnie pochowani w zbiorowej mogile na cmentarzu w Golubiu. Pomników historycznych na cmentarzu Golubiu jest bardzo dużo. My chcielibyśmy Państwu pokazać tylko kilka wybranych takich miejsc. Chcielibyśmy Państwa zmobilizować do tego, aby właśnie w czasie Wszystkich Świętych, będąc na golubskim i dobrzyńskim cmentarzu, zatrzymać się na chwilę w tych miejscach, pomyśleć i powspominać mieszkańców, którzy często zginęli w tragicznych sytuacjach, ale również powspominać mieszkańców, którzy kiedyś właśnie tutaj żyli, mieszkali i tworzyli naszą lokalną społeczność. Na cmentarzu w Golubiu znajduje się wiele bardzo ciekawych nagrobków ze względów również takich architektonicznych, ale również znajdują się tutaj groby osób zasłużonych dla Golubia, Dobrzynia i okolicznych miejscowości. My znajdujemy się przy nagrobku rodziny Prabuckich, tuż za moimi plecami. Rodzina Prabuckich zamieszkiwała Nową Wieś koło Lisewa. Była to rodzina ziemiańska, która posiadała w naszej okolicy spory majątek. Rodzina Prabuckich w XIX wieku przede wszystkim przyczyniła się do powstania m.in. Banku Spółdzielczego w Golubiu. Ale również rodzina Prabuckich, wywodzili się z niej mieszkańcy, którzy walczyli w wojnie o niepodległość i granice Polski. Były to osoby, które wspierały również w XIX wieku wiele działań propolskich właśnie w zaborze pruskim. Tuż obok nagrobku rodziny Prabuckich znajduje się nagrobek rodziny Gościńskich ze Skępska. I tutaj również warto zatrzymać się chwilkę, przeczytać inskrypcje na tablicach nagrobnych. I właśnie możemy się dowiedzieć, że osoby z rodziny Gościńskich, m.in. Edmund Gościński, był powstańcem warszawskim, walczył w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. W tym powstaniu walczyła również Maria z Gościńskich, Jagodzińska. Niewielu mamy w historii Golubia, Dobrzynia i okolic mieszkańców, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, tym bardziej warto zatrzymać się przy tym nagrobku i pamiętać o tych osobach, które oddały swoje życie m.in. w czasie II wojny światowej, czy również walczyły z zaborcą pruskim w XIX wieku, jak na przykład rodzina Prabuckich z Nowej Wsi.
Do czasów współczesnych dzisiaj możemy powiedzieć, że w Golubiu mamy tylko jeden cmentarz katolicki. Natomiast jeszcze około 100 lat temu na tak zwanym Błoniu w Golubiu znajdowało się kilka cmentarzy. Znajdował się cmentarz katolicki, który znajduje się po prawej stronie, jak wchodzimy na ten cmentarz. Po lewej stronie drogi znajdował się cmentarz żydowski, czyli tak zwany Kirkut. Natomiast tuż obok niego znajdował się cmentarz ewangelicki, czyli cmentarz niemiecki. Co ciekawe, znajdujemy się w miejscu, gdzie w okresie I wojny światowej powstał również cmentarz bohaterów wojennych, czyli mieszkańców Golubia, którzy polegli w czasie I wojny światowej na różnych frontach, oraz również w tym miejscu chowano niemieckich żołnierzy, którzy umarli w miejscowym lazarecie, czyli szpitalu wojskowym. Dzisiaj w tym miejscu nie ma żadnego śladu, który upamiętniałby tych mieszkańców Golubia, ale nie tylko mieszkańców Golubia, żołnierzy, którzy polegli w czasie I wojny światowej. Jesteśmy w miejscu mało znanym mieszkańcom Golubia Dobrzynia. Otóż znajdujemy się w parku tuż za zamkiem, a dokładniej przy ulicy Słuchajskiej. Znajdujemy się w miejscu, gdzie jeszcze 100-120 lat temu znajdował się cmentarz ewangelicki, cmentarz niemiecki, tak potocznie określany przez mieszkańców Golubia. Otóż znajdujemy się w miejscu, gdzie zostali pochowani mieszkańcy Fijewa, mieszkańcy ulicy Słuchajskiej, Niemcy, którzy właśnie mieszkali w tej okolicy. Do dzisiejszych czasów zostało z cmentarza ewangelickiego niewiele śladów. Możemy odnaleźć tutaj kilka mogił, kilka grobów poniemieckich. Takich cmentarzy ewangelickich, cmentarzy niemieckich na terenie naszego powiatu golubsko-dobrzyńskiego jest wiele. Warto wspomnieć, że znajdują się m.in. w Gałczewie, w Gaju koło Radomina, w Lipnicy, czy w miejscowości Józefat tuż za Konstancjewem. Cmentarze ewangelickie powstawały w różnych miejscowościach w XIX wieku, albo nawet i wcześniej. Powstawały w miejscach, gdzie mieszkała społeczność niemiecka, no i m.in. właśnie taka niemiecka społeczność mieszkała w Ostrowitym Golubskim, we wspomnianym Józefacie i Gałczewie. I do dzisiejszych czasów przetrwało wiele miejsc, które kiedyś były cmentarzami. Na niektórych możemy odnaleźć właśnie pozostałości nagrobków i ślady po niemieckich grobach. Te cmentarze przestały istnieć po II wojnie światowej. W 1945 roku ludność niemiecka z obszarów dzisiejszej Polski musiała te tereny opuścić. Cmentarze zostały, z biegiem lat były zaniedbywane, nikt o nie nie dbał, zarastały. No i tak naprawdę taki stan utrzymuje się do dzisiaj. Warto również pamiętać o tych miejscach z okazji właśnie Dnia Wszystkich Świętych. Tutaj również spoczywają mieszkańcy naszego powiatu, naszej właśnie lokalnej społeczności. Warto o tych osobach pamiętać, warto te miejsca odwiedzić, a może również w przyszłości zadbać, odświeżyć i uporządkować te miejsca, gdzie spoczywają mieszkańcy naszego regionu. Jesteśmy na Dobrzyńskiej Nekropolii, na Dobrzyńskim Cmentarzu. Historia tego miejsca sięga kościoła dobrzyńskiego, który powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Wraz z powstaniem kościoła powstał również Dobrzyński Cmentarz. Parafia w Dobrzyniu to tak naprawdę przełom XIX i XX wieku. Pierwsze nagrobki w tym miejscu jest to połowa wieku XIX. Dzisiaj cmentarz w Dobrzyniu składa się z dwóch części. Z części starej, na której jesteśmy, czyli części parafialnej, oraz znajduje się tutaj cmentarz komunalny po mojej prawej stronie. Co ciekawe, na cmentarzu w Dobrzyniu znajduje się kaplica rodowa rodziny Płoskich, czyli właścicieli majątku w Sokołowie oraz w Bocheńcu, tuż za moimi plecami. Warto zwrócić uwagę na herb rodowy rodziny Płoskich, który znajduje się nad wejściem do kaplicy. Na cmentarzu w Dobrzyniu znajduje się również wiele bardzo ciekawych nagrobków upamiętniających mieszkańców Dobrzynia oraz okolicznych miejscowości. Co ciekawe, na miejscu cmentarza komunalnego jeszcze 100 lat temu znajdował się cmentarz choleryczny. Jest to jedyna tego typu
Jest to jedyne tego typu miejsce, które znajduje się właśnie w Dobrzyniu i upamiętnia mieszkańców Dobrzynia, którzy umarli w wyniku epidemii cholery w XIX wieku. Znajdujemy się na tyłach kaplicy na Dobrzyńskim cmentarzu. Na ścianie właśnie tej kaplicy znajduje się tablica upamiętniająca mieszkańców Dobrzynia nad Drwęcą, którzy w czasie II wojny światowej pełnili służbę w ramach Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Warto tutaj wspomnieć nazwiska tych rodzin, m.in. Żołobińskich, Spodniewskich czy Dzięgielewskich. To właśnie te osoby w czasie II wojny światowej pełniły bardzo ważną rolę, pełniły bardzo ważną funkcję. To oni byli łącznikami, prowadzili tak zwane meliny, czyli miejsca, gdzie mogli ukrywać się spaleni żołnierze Armii Krajowej. Kilka lat temu właśnie zostali upamiętnieni okolicznościową tablicą, która znajduje się na kaplicy Dobrzyńskiego cmentarza. Tuż obok tego miejsca znajduje się bardzo ciekawy nagrobek upamiętniający mieszkańca Dobrzynia nad Drwęcą, który w 1863 roku walczył w powstaniu styczniowym. Mowa o Antonim Wasielewskim, weteranie powstania styczniowego z 1863 roku, który zmarł w 1926 roku i przeżył 90 lat. Niewiele jest takich miejsc, które upamiętniają właśnie weteranów powstania styczniowego. Warto pamiętać, że w okresie międzywojennym te osoby były bardzo właśnie wielbione, były bardzo czczone, ponieważ byli to ostatni weterani powstań XIX wieku, którzy doczekali odzyskania niepodległości w 1918 roku. My w Dobrzyniu mamy właśnie jeden nagrobek upamiętniający weterana powstania styczniowego. Także w Dobrzyniu znajdowały się cmentarze ewangelickie oraz żydowski. Cmentarze te znajdowały się przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego oraz częściowo Szosa Rypińska. Cmentarz żydowski, czyli Kirkut, znajdował się przy ulicy Wojska Polskiego, natomiast cmentarz ewangelicki znajdował się przy Szosie Rypińskiej. Niestety do dzisiejszych czasów nie przetrwał żaden ślad, żaden element, który mógłby świadczyć o tym, że właśnie w tym miejscu znajdowały się cmentarze. Cmentarze te zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Przede wszystkim cmentarz żydowski w czasie II wojny światowej został zniszczony przez niemieckich okupantów. Po II wojnie światowej w tym miejscu powstało osiedle Zwycięstwa przy ulicy Wojska Polskiego. Co ciekawe, niektórzy mieszkańcy Golubia Dobrzynia nazywają te miejsce, te osiedle przy ulicy Wojska Polskiego jako tak zwany Herchów. Taka nazwa funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Warto poznać historię tego miejsca, tym bardziej, że jest ono związane właśnie z historią społeczności żydowskiej Dobrzynia nad Drwęcą. Zdradzę tylko, że w okresie międzywojennym Żydzi w Dobrzyniu stanowili ponad połowę mieszkańców miasta, czyli około 2,5 tysiąca mieszkańców. Niestety do dzisiejszych czasów nie przetrwał niemal żaden ślad, który mógłby świadczyć o historii tej społeczności w Golubiu Dobrzyniu.